Było czym się pochwalić. Wystawcy z Polski i Czech prezentowali ekologiczną żywność, biżuterię szklaną, rękodzieło oraz promowali gospodarstwa agroturystyczne. Po raz 12 odbywa się na Placu Ratuszowym wystawa produktów regionalnych wyprodukowano pod Śnieżką. Tak jak co roku wystawa zgromadziła sporo uczestników, 100 wystawców, w tym 15 z Republiki Czeskiej. Co możemy zobaczyć? Przede wszystkim tak, jeśli chodzi o producentów czeskich, to jest biżuteria, szkło, ceramika artystyczna, natomiast jeśli chodzi o polskich rzemieślników, jest to również ceramika, ale też artykuły spożywcze, tutaj widać sery, inny nabiał, także jest szereg różnych ciekawych rzecz. Przyznam się szczerze, zgłodniałem w ratuszu, wyszedłem po słodką bułkę jak zwykle, ale pewnie zostanę tutaj i kupię kanapkę chleba ze smalcem, który z przyjemnością zjem. Na stoiskach gości z Czech królowały przede wszystkim biżuteria i wyroby ze szkła. We współpracy polsko-czeskiej chodzi nie tylko o to, żeby spotykali się burmistrzowie, starostowie, wójtowie gmin polskich i czeskich, ale żeby była rzeczywista wymiana pomiędzy przedsiębiorstwami, firmami w zakresie handlowej, gospodarczej. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród jeleniogórzan i turystów. Plac Ratuszowy w piątek odwiedziło kilka tysięcy osób.